Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj bardzo łatwy przepis na przepyszne i mięciutkie rogaliki z masą makową. Na moim ulubionym, niezawodnym cieście drożdżowym. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą jajka, cukier, mleko, mąka, drożdże, masło, aromat waniliowy, aromat migdałowy, mak mielony, miód, migdały, orzechy i sól. Zaczynamy od przygotowania ciasta drożdżowego. Do misy wbijamy jedno jajko. Wsypujemy około jednej łyżki cukru. Wlewamy szklankę ciepłego mleka. I przesiewamy szklankę mąki. Wszystko razem mieszamy. I dodajemy pokruszone drożdże. Drożdże mieszamy tak, aby były pokryte ciastem i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły pracować. Następnie do rozpuszczonych drożdży dodajemy pozostałe składniki. Wsypujemy pozostały cukier, dodajemy łyżeczkę aromatu waniliowego, wsypujemy szczyptę soli, dodajemy roztopione lub miękkie masło i przesiewamy pozostałą mąkę. Ciasto wyrabiamy ręcznie lub za pomocą robota. Za pomocą robota to trwa około 5-7 minut. Następnie ciasto przykrywamy ściereczką, aby nie obsychało i odstawiamy na 20 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. W tym czasie przygotowujemy bakalię i masę makową. Do blendera wkładamy dużą garść migdałów, najlepiej blanszowanych, i dużą garść dowolnych orzechów. I orzechy rozdrabniamy. Następnie do garnka wlewamy szklankę mleka. Mleko zagotowujemy. Wsypujemy około pół szklanki cukru, może być mniej według uznania. Dodajemy 2-3 łyżki miodu. I chwilę mieszamy do rozpuszczenia cukru i miodu. Jeśli miód jest płynny, można go dodać na koniec po lekkim przestudzeniu masy. Do wrzącego mleka wsypujemy 200 g mielonego maku. Dokładnie mieszamy. I do gęstej masy dodajemy 50 g masła, najlepiej pokrojonego w kostkę, aby szybciej się rozpuściło. I mieszamy do rozpuszczenia masła. Następnie do masy makowej dodajemy rozdrobnione orzechy i inne ulubione bakalie, na przykład skórkę pomarańczową. Ja dodałam rodzynki. Mieszamy. Następnie do przestudzonej masy dodajemy jedno lub dwa żółtka, w zależności od wielkości jajek. Dodajemy pół łyżeczki aromatu migdałowego. I kolejne białko. Dodajemy szczyptę soli i białko ubijamy na sztywno. Ubitą pianę dodajemy do masy makowej. Mieszamy i masa makowa do rogali jest gotowa. A teraz kolej na ciasto, które już pięknie wyrosło.
Ciasto wykładamy na stolnicę, można ją lekko opruszyć mąką, ale moje ciasto się nie lepi, więc ja nie opruszam. Ciasto dzielimy na 2-3 części i odkładamy, przykrywając je ściereczką. Ciasto według tego przepisu jest bardzo elastyczne i lekko się rozwałkowuje. Rozwałkowujemy cienko na kształt prostokąta o grubości około 3 mm. Jeżeli mamy duży prostokąt, przecinamy go wzdłuż na 2 części i tniemy na trójkąty. Na każdy trójkąt kładziemy masę makową w taki sposób, aby więcej jej było u podstawy trójkąta. I zawijamy nasze rogaliki, zaczynając od szerokiej części. I tak kolejno formujemy wszystkie rogaliki. Jeśli w trakcie ciasto trochę podrosło, należy je lekko rozwałkować. Zachowując odstępy, rogaliki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Na koniec rogaliki można posmarować rozmąconym jajkiem, ale nie jest to konieczne. Gotowe rogaliki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Pieczemy około 20-25 minut do zarumienienia, grzanie góra-dół. Gotowe rogaliki najlepiej polukrować. Do miseczki wsypujemy pół szklanki cukru pudru, wlewamy łyżkę soku z cytryny, dodajemy 2 łyżki mleka lub wody i całość dokładnie ucieramy, aby nie było grudek cukru. Gdyby lukier wyszedł zbyt rzadki, należy dodać więcej cukru pudru. I tak przygotowanym lukrem dekorujemy rogaliki. Dodatkowo można je posypać jeszcze orzechami i bakaliami. Polecam gorąco, rogaliki są mięciutkie i przepyszne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!